I co? Myśleliście, że harcerz to je szyszki i sra w lesie? Yes. Dzisiaj pokażę wam, jak wygląda prawdziwy obóz harcerski. Po tym jakże przezabawnym wstępie, nie tylko harcerzom zdarza się srać w lesie. Spędzimy dzisiaj 24 godziny na prawdziwym obozie harcerskim. Ja sam byłem harcerzem, nadal uważam się za harcerza. Nie działam już aktywnie, ale harcerzem zostaje się na całe życie. Więc dzisiaj pokażę wam, jak to wygląda naprawdę. Ale postaramy się spędzić 24 godziny na obozie harcerskim, a skoro na obozie, to i w namiocie. Muszę przyznać, że mam luksus, bo mam ogromny namiot. Dawno, dawno temu, jak ja jeszcze jeździłem na obozy, 10 lat temu, w takim namiocie to spałoby się w 8, może nawet 10 osób. Ja dzisiaj będę mógł spać samemu. Zanim zaczniemy nasze 24 godziny, przygotujemy się odpowiednio. Zawsze na obozy menażka, taki zestaw. Jakieś plastikowe sztuczce, kubeczki. Druga ważna rzecz, czyli śpiwór. Nie bierzcie ze mnie przykładu, to nie jest poprawnie pościelana kanadyjka. Dostałbym niezłą karę za coś takiego, znaczy nagrodę. Tutaj nie karzemy, tutaj nagradzamy dodatkowymi aktywnościami. Może się przebiorę, bo to nie są dobre buty na obóz. Te spodenki, okej, są wygodne, ale założę trochę lepsze. Okej. I teraz jestem już przygotowany. Pokażę wam co i jak, zanim zaczniemy to. Mamy godzinę 13:50, więc myślę, że godzina 14 będzie odpowiednią godziną, żeby wystartować nasze 24 godziny. Znajdujemy się teraz w Kostkowicach. Jest to baza obozowa chówca ziemi zawierciańskiej, czyli mojego chówca, do którego należałem razem z moją drużyną. Moja drużyna to 69. harcerska drużyna turystyczna. Tak jak mówiłem, nie działam już tak regularnie. Cały czas harcerzem będę się czuł. Jak tylko będę miał okazję, to będę się gdzieś tutaj pojawiał. Jak wygląda obozowisko? Mamy tutaj główny element obozowiska, czyli plac apelowy. To wszystko w ogóle zrobione przez uczestników obozu. Wszystko to, co tu widzicie w koło. No, tutaj nie tylko oczywiście zawiercie obozuje, ale przyjeżdżają też drużyny, chówce z innych miejsc w Polsce. Tutaj mamy proporzec naszego chówca, więc wszystko to, co tutaj jest, to jest infrastruktura, które drużyny zrobiły same. Akurat ten obóz jest podzielony na mniejsze podobozy. Gdy ja jeździłem, nie wprowadzaliśmy jeszcze takich praktyk, czyli jeden był wspólny obóz, a tu widzę, że to się bardzo mocno rozrosło. Proszę bardzo, punkt tutaj jest przeciwpożarowy. Worki na śmieci, no bo ty można byle gdzie tych śmieci rzucać, trzeba dbać o porządek. Zasada jest taka, na place nie wchodzimy. Gdy jest apel, gdy się melduje, no to wtedy osoby, które meldują daną drużynę, dany zastęp, wchodzą na ten plac apelowy, ale normalnie na placu apelowym nie możemy być. To jest taka nasza świętość. Są alarmy na obozach, alarm mundurowy. Gdy usłyszycie trzy gwizdki zaraz po tym słowo alarm mundurowy i czas, no to macie na przykład 3 minuty, żeby ubrać się w mundur. Potem jest to sprawdzane, czy braliście się w sposób prawidłowy. Jeśli na przykład będą jakieś błędy w waszym umundurowaniu, no to wtedy oboźny lub oboźna, zależy kto pełni tę funkcję, odcina wam guziki i musicie je sobie przyszyć. Idę się przywitać z harcerzami, bo jest wiele osób, których nie znam, ale jest też wiele osób, które znam i z którymi się dawno nie widziałem. Kurde, jesteśmy na najluźniejszym momencie obozu. To jest cisza poobiednia, ale za około 20 minut będzie apel. Jest tutaj stały plan dnia. Jakby fajnie, jak to jest uregulowane. Brakuje mi czegoś takiego, że rano jakieś działania, potem na przykład o godzinie 14:30 godzina przerwy i w tą przerwę się rzeczywiście odpoczywa. Fajne to, bo jakby tak czas uregulowany. Swoją drogą, punktacja. Cały obóz jest na modłę Azji Express i tu są poszczególne podobozy i ich punktacja na razie wygrywa, proszę bardzo, to jest kto? 21? Tak, 21 teraz wygrywa drużyna, a ja idę sobie skubnąć deserek. Co dzisiaj w planach? O, szyszka. O, moi drodzy, bez beretu, bo nie mogłem znaleźć, ale mamy piękne umundurowanie. Drużyny i druhowie, czuwaj! Czuwaj! Baczność, Związek Harcerstwa Polskiego, Obóz Chówca Ziemi Zawierciańskiej, Kostkowice, 8 sierpień 2022, rozkaz L8 przez 2022, spocznij. Czuwaj druh na przewodnik. A druga rzecz, to serdecznie witam Radka, że części z was Radka nie trzeba przedstawiać, bo od lat jest naszym harcerzem i nas wspiera w wielu rzeczach. I Radek dzisiaj będzie robił też dla was fajne rzeczy. Tak jak teraz w praktyce wygląda moje nagrywanie samego siebie. Ja jestem przyzwyczajony, że biegam z tym aparatem. Ja już mam włączony aparat. Ja już nagrywam właśnie teraz do siebie do filmu na YouTube, że prowadzę dla was zajęcia. Dla mnie już ta ręka po czasie stała się takim naturalnym przedłużeniem. Mogę się czymś zajmować, chodzić, a ta ręka zawsze będzie tutaj, zawsze będę się nagrywał. Ewentualnie jakby coś się działo, to mogę szybko obrócić kamerę i nagrać na przykład, że ktoś się gdzieś, nie wiem, przewrócił. Całkiem inaczej wygląda nagrywanie siebie, tak jak ja to robię. Trzeba inaczej myśleć o pewnych rzeczach, bo jak nagrywam siebie, to w zasadzie dla mnie liczy się to, żeby nagrać
po prostu wszystko, co się dzieje. Już nieważne jak. Czy będę miał tak aparat, czy tak, czy go przekręcę. Nieważne. Ważne, żebym nagrał to, co mówię, to, co się dzieje. Co innego, gdybym chciał nagrywać was. Wtedy się skupiam już bardziej na samym nagrywaniu. Już nie trzymam aparatu byle jak, w roztrzęsiony sposób. Tylko rzeczywiście przykładam się do tego. Łapię aparat dwoma rękami, skupiam się, przyjmuję taką pozycję, żeby tu się nic nie trzęsło. Bardzo często z aparatem biegam. Niejednokrotnie moje nagrywki wyglądały tak, że ktoś biegł, a ja za nim musiałem biec z tym aparatem. I teraz moja w tym rola, żeby się skupić na tym, żeby ten aparat był w miarę prosto. Przygotowanie do kolacji, czas 7 minut. Słuchajcie, po zajęciach była krótka przerwa, więc sobie wszyscy tam tańczyli, jakoś skorzystali z czasu, idziemy teraz na kolację. Mam tu moją menażkę piękną. Kiedyś korzystałem z takiej starej, kilkudziesięcioletniej menażki, mam ją zresztą cały czas, która ma taki śmieszny kształt, pół wygięty, jest wysoka, ponieważ w niej żołnierze, gdy nosili ciepły posiłek, mogli ją sobie trzymać przy nerce i ona dodatkowo ogrzewała też nerki, więc pełniła dwie funkcje jednocześnie. A teraz idziemy żreć. Jest tradycja śpiewania przed każdym jedzeniem. Tak właśnie wygląda rozpoczęcie posiłków harcerskich. Jakbyście się zastanawiali, co jest do jedzenia, to proszę bardzo. Wszystko, co potrzebne do życia. Dźwięk gwizdka to coś, na co harcerze są mega wyczuleni, w tym ja. I słyszałem gdzieś alarm biwakowy. Gdzie był biwakowy? O, idę zobaczyć, jak idzie. Ogółem, trzy gwizdki oznaczają alarm mundurowy. Trzeba się jak najszybciej ubrać w mundur i stawić w odpowiednie miejsce. Pięć gwizdków to jest alarm biwakowy, więc poza tym, że trzeba się ubrać w mundur, trzeba też zebrać cały swój, wszystko co mamy i przyjść razem z tym na alarm, do miejsca alarmu. Siedem gwizdków to alarm lotniczy, w którym trzeba ubrać mundur, spakować się i jeszcze złożyć namioty. Ładnie, więc to jak usłyszycie 7 gwizdków, to trzeba się bać. Czemu macie biwakowy? Nie, nie wy. Nie, nie oni. Bo się pobili na kolację. A sprawdzacie jeszcze, Ewa, tak? Pościelenie i wszystko rano? Tak. Mamy tam tablicę czystości, możesz obejrzeć. O, idę obejrzeć. Tu mamy naszą świetlicę, w której odpoczywamy sobie albo robimy jakieś zajęcia. Tu mamy suszarnię. A tutaj mamy zegar, ponieważ żeby wiedzieć, jaki jest czas. Właśnie widzę, że w słoiku nawet schowany. Tu jest D7, czyli Dusty Popylacz. Kopali tu dwie godziny. Dla mnie ulubioną częścią obozu był początek, jak właśnie się rozstawiało wszystkie sprzęty, nie? Ja lubię budowanie, ale na przykład ja w czystości kiedyś... Do dziś nie wiem, jak to się stało, ale ja na swoim jednym obozie mimo posprzątania kanadyjki za 3 minuty pod lateksem był dżem. Nie wiem, jak to się stało. Dzisiaj na obozie, dzisiaj i jutro funkcjonuje dzień w podobozach, czyli wszelkie zajęcia i tak dalej są prowadzone pomiędzy grupami poszczególnych mniejszych obozów. To jest obóz 21. Są zajęcia plastyczne, także trochę sobie popatrzymy, co się dzieje i pójdziemy zaraz dalej. Żebyście narysowali przyszłość, jaką sobie wyobrażacie, waszą przyszłość, jak wy będziecie wyglądać, czy będziecie, może, nie wiem, to jest jakiś wymarzony zawód, może coś z harcerstwa. Słuchajcie, będę tak krążył po różnych zajęciach, ponieważ teraz każda grupa ma swoje zajęcia, a gdybym po prostu usiadł na jednych zajęciach i brał w nich udział, to już dużo mniej bym wam pokazał. Mimo wszystko, 24 godziny to tylko 24 godziny. Fajnie byłoby być na całym obozie przez 2 tygodnie, a tego nie jestem w stanie zrobić, więc postaram się po prostu w tym filmie jak najwięcej wam pokazać. Idziemy teraz na kolejne zajęcie i zaraz zobaczycie, co tam się dzieje. Mogę z wami! Dawaj! Dobra, i maszerujemy! Każda grupa ma inne zajęcia, teraz są taneczne. To jest fajne, jeśli chodzi o harcerstwo, to jest miejsce, które najbardziej mnie nauczyło, że nie ma czegoś takiego jak różnica wieku, serio. Jakby przez lata, będąc jako właśnie kadra wychowawcza i tak dalej, no mając 20-21 lat, tak 5 lat temu byłem na obozie, czyli miałem 21 lat, nie miałem problemu z tym, że się normalnie bawić z osobami, które mają po 12-13 lat. Jakby fajne jest to, że harcerstwo zaciera pewne granice wieku i nie ma w tym nic złego, nie? Kolejny podobóz, moi drodzy, teraz zajęcia znowu takie bardziej stonowane, czyli ognisko. Ognisko harcerskie jest pewną formą, to nie jest takie zwykłe ognisko, nie? Bo wielu osobom ognisko się kojarzy, że ognisko, gitarka, kiełbaski. Ognisko harcerskie ma pewne swoje standardy, pewne tradycje, które są spełniane. Są na przykład, o, wam pokażę z daleka, żeby nie przeszkadzać. Dziewczyny, które tam idą, tutaj, o.
są strażnikami ognia. Takie osoby jak osoba do odpalenia ogniska, strażnicy ognia, to są osoby, które są wspólnie wyznaczane w kręgu przy ognisku spośród osób na podstawie na przykład jakichś zasług. Jeśli ktoś akurat coś fajnego ostatnio zrobił, coś dobrego i wspólnie stwierdzono, że należy mu się ten przydział, ta możliwość odpalenia ogniska, no to odpalają wtedy ognisko, potem są wybierani strażnicy ognia, których zadaniem jest utrzymywać żar tego ogniska. W pełni poprawnie, to strażnicy ognia zostają również potem przy ognisku do momentu, aż to ognisko się wypali. Jest prawie godzina 22. Zajęcia wszystkie się już pokończyły. Ja tu sobie troszkę siedzę, trochę rozmawiam, trochę wspominam, wiecie, dla mnie to też jest super okazja, żeby po prostu powspominać stare czasy. Nagramy sobie taką rzecz jak przekazanie służby. Na obozach harcerskich zawsze jest jakiś zastęp, drużyna pod obóz, zależy od struktury konkretnego obozu, która pełni służbę. Służba w ciągu dnia polega na tym, aby zachowywać czystość w częściach wspólnych, jak na przykład łazienki, toalety, ale też ogarniać stoły przy okazji śniadań, kolacji, obiadów, żeby był ogólnie zachowany porządek. I na koniec dnia następuje takie przekazanie służby i wtedy osoba z jednej drużyny, która służbę pełniła, przekazuje następnie tą służbę osobie z kolejnej drużyny, która następnego dnia tą służbę ma pełnić. Razem z tym przekazaniem służby i w ramach tej służby jest też warta pełniona. Po prostu przekazując tą służbę robi się taki obchód, żeby pokazać, że wszystko jest sprawne, wszystko jest ładne, czyste i w nienachalnym stanie. W nocy jeszcze będzie się coś ciekawego działo, bo dzisiaj będzie przyrzeczenie harcerskie składane. Bardzo ważny moment w życiu każdego harcerza, bo składając przyrzeczenie oficjalnie stajemy się harcerzem. Ja swoje przyrzeczenie składałem w marcu 2012 roku. Kawał czasu temu. Wracamy do naszej tradycji przekazywania. Dzisiaj Ola, jakieś uwagi? Nie, nie możemy tak. Ja mam jedną, gdzie była pobudka. Ola, czy ty ręczysz teraz przed tysiącami ludzi za porządek? Nie. Damski czysty. A z reguły chyba z damskim było łatwiej, nie? Oj. Czy uznajemy wartę przejętą służbę? Tak. Od tego momentu drużyna Poli jest odpowiedzialna za porządek, wartę i wszystko inne. Cisza nocna i rada obozu! Dobranoc, bąbelki! Do jutra! I od tego momentu oficjalnie spokój. Uwaga, 21! Alarm mundurowy! Czas 3 minuty! Guzik. Krzywa masz usta. Druhna Magda i druh Mateusz wystąp. To ja się to z wami żegnam. Tak według naszej umowy. Najpierw pójdziesz ty, Madzia, później pójdziesz ty. Jeśli będziesz szła cały czas prosto, to trafisz. Powodzenia. Usiąść na trawie, po prostu usiąść. Pozwolić nocy śpiewać w nas. Wdychać świeżość późnej godziny. Badać ciemności otaczające nas i wszystko wokół. Nic. Usiąść na trawie, po prostu usiąść. Pozwolić nocy śpiewać w nas. Wdychać świeżość późnej godziny. Badać ciemności otaczające nas i wszystko wokół. Nic nie widzieć. Albo harcerki przychodzi pewien moment, który jest taki przełomowy. Według mnie jest to albo otrzymanie chusty drużyny, czyli jakby przyjęcie do drużyny. Ta osoba już oficjalnie jest w danej drużynie lub przyrzeczenie. Dana osoba dostaje krzyż harcerski i już oficjalnie może nazwać się harcerzem. Taki moment właśnie przyszedł na was. Wiem, że możecie być trochę zaskoczeni, bo jednak jest to nie lada wyzwanie. Ale też pamiętajcie, że te dwa momenty są bardzo istotne i tak naprawdę one pomagają wam jakby takie dwa duże kroki zrobić, żeby wejść tak, wiecie, od razu harcerstwo. Mogą te kroki wydawać się małe, ale tak naprawdę są bardzo istotne i mogą być bardzo zależne, jak dalej to pójdzie. Pierwsze do ciebie, Madziu. Czy chciałabyś wstąpić w szeregi naszej drużyny? Oczywiście, super, udało się. A teraz do ciebie, Mateusz. Czy jesteś gotowy i chciałbyś złożyć swoje przyczyny harcerskie? Mam szczerą wolę. Mam szczerą wolę.
Całym życiem. Całym życiem. Służyć Bogu i Polsce. Służyć Bogu i Polsce. Nieść chętną pomoc bliźnim. Nieść chętną pomoc bliźnim. I być posłusznym prawu harcerskiemu. I być posłusznym prawu harcerskiemu. Ramię pręż, słabość krusz i nie zawiedź potrzebie. Podaj swą pomocną dłoń tym, co liczą na ciebie. Gratulacje. Się poprzytulać, jak to zwykle bywa. Jak to naszym zwyczajem jest. Nie ma przyjęcia do drużyny ani przeczenia bez większego przypału. Także norma to też nasza obrzędowość. Pierwsza 35, także jesteśmy już po przyrzeczeniu. Mateusz miał przyrzeczenie harcerskie, czyli został oficjalnie harcerzem, a Magda miała przyjęcie do drużyny. Są to dwie rzeczy, które czasami są robione oddzielnie, czasami razem. No przeważnie najpierw jest przyrzeczenie harcerskie, dopiero potem przyjęcie do drużyny. W moim wypadku jedno i drugie odbyło się w tym samym momencie. Są takie sytuacje, że przychodzi do drużyny ktoś, kto już jest po przyrzeczeniu harcerskim i wtedy po prostu ma tylko przyjęcie do drużyny, a czasem jest to rozdzielane, no to wszystko już zależy od drużyny. Nie zostaje mi nic innego, jak pójść spać. O 7 jest pobudka. Ja mam ustawiony budzik na za 5:07, żeby wstać i nagrać to, jak ludzie są budzeni. Jest poranna zaprawa o 7, potem mycie, śniadanko, a teraz pora sobie pościelać i spanko. Siema, 6:57. Właśnie sobie wstałem i powiem wam szczerze, że kurde zmarzłem. Jak widzicie, jestem w bluzie i nie ubrałem jej teraz, tylko ją ubrałem w nocy, tak było trochę chłodno. Nie szukanie lateksu było błędem, bo trochę mi ciągnęło od dołu zimnem. Dzień dobry. Uwaga, zawiercie, pobudka! Dzień dobry! Ta zaprawa poranna też jest w podobozach, więc idę sobie do 21 drużyny, czyli tej drużyny, która miała przyrzeczenie w nocy. Dzisiaj ja będę prowadzić rozgrzewkę. Także w prawo zwrot. Za mną biegiem. Naturalna kolej dnia. Ja już w ogóle się umyłem, jestem fresh, ale fajnie było pójść pod ciepły prysznic. Na tyle mi zmarzły dłonie w nocy, że jak poszedłem pod prysznic, zacząłem się oblewać wodą po dłoniach najpierw, żeby sprawdzić temperaturę. Byłem pewien, że mam już ustawioną mega ciepłą wodę. Tak moje dłonie to odczuwały, a gdy zacząłem lać na siebie, okazało się, że ona była chłodna. To tak, totalnie chłodna, więc nieźle mi ręce przemarzły, ale naturalny plan dnia, jaki tutaj jest, widzieliście, zaczęliśmy od zaprawy porannej. Teraz jest czas na przygotowanie się do apelu. Apel akurat nie będzie jeden duży wspólny, taki jak widzieliście za pierwszym razem, tylko będzie to apel w podobozach i podejrzymy go sobie z boku, nie będę już w nim uczestniczył, tylko sobie go z boku ponagrywam. Potem po apelu śniadanko, no i potem zaczynamy blokiem zajęciowym. Właśnie zrealizowałem szybką drzemkę, bo był na to czas. Akurat mnie nie dotyczyło składania obozowiska, tutaj powoli się ze wszystkim zbierają, bo jutro jadą w góry do Żywca. A teraz idziemy na poranne zajęcia. Kolory kuleczek są odpowiadają kolorom, które są przypisane do segregowania odpadów. Plastik żółty, papier niebieski i zielony szkło. Czyli tak, mamy 10:48. Zapraszam do gry, bawcie się dobrze. Prowadźcie. Chciałbym z wami pogadać na temat szkła. Do jakiego w ogóle worka wrzucamy szkło? Zielonego. Czy każde szkło? No nie. Na przykład? A ja mam coś dla was. Taką oto kuleczkę. To chcę ją wziąć? Podejdź. Proszę. Prawdopodobnie musicie zdecydować... Zacznijcie ode mnie zagadkę, znaczy szyb. Jakiś syrobowy, nie? Woli wytłumaczenia, to co widzieliście przed chwilą, ja muszę wytłumaczyć szyfry, wiecie, wy to wszystko znacie, ale osoby, które będą oglądać, nie wiedzą co to znaczy malinowe buty albo gady rypoluki. Było zadanie z szyfrem, szyfry są dość popularne wśród harcerzy, szyfry sylabowe, a tutaj w tym zadaniu mieliście przykład takiego szyfru. To są jakieś tam wyrazy, chociaż nie wszystko brzmi jak wyrazy, nie wszystko jest wyrazem, na przykład gady rypoluki, gdzie rozpisujemy to sobie w parę, czyli mamy ga, de, ry, po, lu, ki i wtedy w naszym szyfrze, jeśli w danym słowie występuje literka G, to
to zamieniamy ją na tą z pary, czyli na A. Jeśli występuje literka E, to zamieniamy ją w parze na literkę D. Zawsze, gdy wystąpi któraś litera z tego naszego stworzonego wyrazu, tego kadry poluki w naszym haśle, to musimy wtedy podmienić ją na drugą literę z pary. Mamy literę, która tam nie występuje, na przykład S, no to zostaje po prostu w zdaniu i tak właśnie działa szyfr sylabowy. Szukamy zielonych kartek, przydałoby się mieć lepszy wzrok. Jedną mam wziąć? Nie, aha, bo to jest złożone. Moi drodzy, gra kończona. Jakby celem gry było to, żeby się poruszać, pochodzić, porobić jakieś dodatkowe zadania, ale przy okazji właśnie dowiedzieć się czegoś i poszerzyć wiedzę na temat recyklingu. Tak w bardzo dużej mierze działa harcerstwo. Nie jest to chodzenie i sprzedawanie ciasteczek albo przeprowadzanie ludzi przez ulicę, aczkolwiek jeśli są to jakby jak najbardziej spełniamy dobre uczynki i staramy się to robić, ale harcerstwo przede wszystkim skupione jest na tym, żeby uczyć przez jak najlepszą zabawę. Pusto trochę się tutaj robi powoli, a to dlatego, że tutaj obozy, nasze chówcowe obozy zawierciane, mają przeważnie taki podział, że pierwsza część obozu, dłuższa, odbywa się u nas na bazie właśnie w Kostkowicach, a potem na jakieś 6-7 dni jest wyjazd. Gdy w 2017 roku ja byłem w kadrze obozu, byłem wychowawcą, wtedy akurat byliśmy w Bieszczadach, w bazie obozowej Nasiczne. Także wszyscy się już zbierają, powoli składają namioty. Tutaj było, widzieliście wcześniej, wielkie ogrodzenie, no i ogrodzenia już nie ma, więc no trzeba po sobie posprzątać. No i cóż mogę powiedzieć, jest 13, jeszcze mi została godzina, zgodnie z zasadami filmu, ponieważ 24 godziny na obozie harcerskim. Także idę się spakować. Wybiła 14, nawet jest już chyba 8 po. 24 godziny na obozie spełnione. Miejcie na uwadze, ja też jestem to świadomy, że pewne rzeczy, które sam wam mówiłem jakby z mojego doświadczenia, mogą być trochę przestarzałe, bo na obozy jeździłem trochę lat temu i trochę się zmieniło. Cały czas wszystko się zmienia, wszystko idzie do przodu, więc również i obozy harcerskie nie będą wyglądały tak jak 10 lat temu, czy jak na przykład 50 lat temu, to w ogóle jest bez porównania. Pokazałem wam jeden dzień, realnie jeden dzień na obozie, bez żadnych ustawek, po prostu przyjechałem, pokazałem wam zajęcia, które się tu odbywają, wszystko to, co się dzieje. No i wiadomo, żeby zobaczyć całokształt, musielibyście na taki obóz przyjechać na całe 2 tygodnie, ponieważ to był tylko jeden mały wycinek, nie było żadnej wędrówki, żadnego wielkiego wspólnego ogniska, nie było żadnego śpiewogrania, to są elementy, no nie da się wszystkiego upchnąć po prostu na przestrzeni 24 godzin. Mam nadzieję, że film wam się podobał i że chociaż troszkę zainteresowałem was harcerstwem. Ja sam, gdybym miał większe możliwości, więcej czasu, to chętnie bym nadal jeździł na obozy, chętnie bym dużo więcej udzielał się u mnie w chówcu, w Zawierciu. Wy możecie mnie zastąpić, także jeśli jesteście z Zawiercia, z okolic, to zachęcam was do dołączenia do jakiejś jednostki na przestrzeni chówce ziemi zawierciańskiej, ale jeśli jesteście z innych miejscowości, zainteresujcie się, u was też na pewno harcerstwo działa. Dla każdego coś dobrego się znajdzie, a fajnie jest podziałać z takimi ludźmi i powiem szczerze, że najwięcej takich dobrych znajomości mam między innymi z harcerstwa, więc to jest według mnie super reklama. Polecam raz jeszcze, mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać, czy macie pomysły, albo czy chcielibyście jeszcze zobaczyć jakieś filmy, po kraju spędzam 24 godziny gdzieś tam, albo robimy przez 24 godziny coś tam. Nie przedłużam, żegnam się z lasu. Jeszcze tutaj wrócę do harcerzy, jadę, wezmę Ruby, żeby się troszkę wybiegała w lesie. Ona lubi wszystkich, więc będzie miała tu super zabawę. A my widzimy się za jakiś czas w kolejnym filmie na kanale. Cześć!